Szczęść Boże! Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj słuchajcie troszkę na temat naszego prymasa Wojciecha Polaka i na temat jego wypowiedzi dotyczącej koronawirusa. Mianowicie ksiądz prymas w Radio Z powiedział, że należałoby tutaj przedłużyć restrykcje pod względem kościołów. Mianowicie chodzi o to, żeby ludzie pozostali w domach, no i żeby po pierwsze Triduum Paschalne odbyło się bez udziału wiernych, a po drugie też, żeby prawda również było tylko do 5 osób w kościele w święta wielkanocne, czyli święta Zmartwychwstania Pańskiego. Zatem święta, prawda, najważniejsze dla katolików, zostajemy pozbawieni możliwości oczywiście mszy świętej. Oczywiście zdaniem księdza prymasa, jak i wielu księży, możemy sobie taką mszę świętą obejrzeć, prawda, w telewizji. Możemy również uczestniczyć, przyjmując duchowo komunię świętą, tak, są odpowiednie rzeczy, są modlitwy pod tym względem i tak dalej. Natomiast powiem Wam tak, no, mnie się wydaje, że wiara katolicka to jest w dużej mierze relacja człowieka z Bogiem. A ta relacja polega między innymi na fizycznym uczestnictwie właśnie we mszy świętej, w Eucharystii, prawda? W tym, że można przyjąć Pana Jezusa najlepiej na klęcząco, prawda, i do ust. Zatem to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia jest taka, że ksiądz prymas oczywiście swoją władzą, jak i cały episkopat, mogli zrobić w ten sposób, żeby wierni, prawda, dostali dyspensę od tutaj uczestnictwa we mszach świętych. I mogli, wiadomo, obejrzeć w telewizji, tak? Ale dyspensę, czyli nie nakaz czy zakaz, prawda? Tylko możliwość nieuczestniczenia we mszy świętej. Z racji właśnie, tak jak mówię, tegoż całego koronawirusa, prawda? Można byłoby w ten sposób to zrobić. A myślę sobie w ten sposób, że jednak wielu wiernych uczestniczyłoby tutaj poprzez, wiadomo, internet i inne źródła masowego przekazu, niż we mszy świętej osobiście. Dlatego, że ponad 80% z tego, co wiem, jest jak najbardziej za tego typu restrykcjami. Ja jestem raczej w tej 20, czyli jestem zdecydowanie przeciwny nim. To jest 20% wiernych poszłoby do kościoła, prawda, a 80% zostałoby w domach. Nie oceniam ani jednej, ani drugiej postawy. W każdym razie dla mnie osobiście zamknięcie możliwości uczestnictwa we mszy świętej w najważniejszych uroczystościach w pewnym sensie całkowicie niszczy tą duszę tych świąt, bym tak powiedział, w ten sposób. I to jest niezwykle przykre. Ponieważ zauważmy, że w dawnych czasach, choćby w średniowieczu na przykład, czy w starożytności jeszcze, Kościół Święty zawsze w czasach zarazy, prawda, wychodził naprzeciw tejże. To znaczy, były pielgrzymki, procesje. Zauważmy, jak to wyglądało chociażby z zamkiem Świętego Anioła, gdzie jeden z papieży udał się właśnie z procesją. Kilkanaście osób bodajże zmarło w czasie tej procesji, ale powietrze stało się czyste i ówczesny papież właśnie zauważył anioła, który chował miecz do pochwy, co oznaczało koniec kary za grzechy, prawda? A poprzedni papież zmarł właśnie na tą zarazę, dlatego następca jego tąże tutaj procesję w mieście Rzym
poczynił, tak? I w ten sposób też właśnie no, mamy nazwę zamku, zamek Świętego Anioła. Jeden z zamków bodajże nigdy nie zdobytych w historii. Także słuchajcie, tak to w ten sposób sytuacja wygląda. Pozwólcie, że teraz sobie wezmę kawałek figi. Tutaj, o, to jest ta figa. Żeby przemyśleć dalsze, prawda, co mam dalej mówić. Następna kwestia to jest taka, że właściwie my nie wiemy do końca, jak ów koronawirus, prawda, tutaj naprawdę działa, ponieważ gdyby było tak, że restrykcje różnego rodzaju tenże zatrzymują, to można by było się pod nimi podpisać. Tymczasem na przykład w krajach takich jak Szwecja, Japonia czy Białoruś, w których tylko Białoruś jest krajem niedemokratycznym, nie ma tych restrykcji. Na przykład w Japonii nie wolno człowiekowi jest to pomyślenia, gdyż jest to niezgodne z konstytucją kraju kwitnącej wiśni, nie wolno na przykład komuś nakazać noszenia maseczek, na przykład. Nie wolno zamykać, prawda, tych restauracji i innych tego typu. A Japonia dużo wcześniej miała do czynienia z zachorowaniami. Jest zachorowań trochę, no w tej chwili jest wzrost chyba bodajże o 500 osób na 120 milionów ludności. I weźmy pod uwagę coś takiego, że tam ludzie nie są też zdyscyplinowani, tak jak, prawda, by się wydawało, bo na przykład chodzą do salonów gier pachinko. Jest to taka gra japońska, która polega na wpatrywaniu się w kulki. Bardzo taka tępa, głupia gra, powiem szczerze. I to nawet podobnież sami Japończycy tak to niektórzy określają. Gdzie po prostu człowiek wpatruje się w kulki i próbuje trafić w jakieś miejsce. Czy to się dokładnie tego nie mówię, nie kojarzę. Paintball bodajże u nas to się nazywało, podobna gra. W każdym razie właśnie w tych salonach pachinko odwinie są osoby starsze, prawda, czyli narażone jak najbardziej na koronawirusa. Jakoś tak jak mówię, nie widzimy radykalnego wzrostu zachorowań. Z tego co wiem, w Szwecji jest chyba podobnie, u naszych sąsiadów wschodnich na Białorusi podobnie, w Anglii nie wiem jak dokładnie sytuacja wygląda, więc się nie będę wypowiadał, ale w każdym razie jest to bardzo różnie. W niektórych przypadkach jest, że jest rzeczywiście gwałtowniejszy wzrost zachorowań, w niektórych mniejszy. Natomiast czemu ja jestem przeciwny? Jestem przeciwny traktowaniu obywateli, tutaj w przypadku biskupa, jego ekscelencji biskupa Wojciecha Polaka, traktowaniu wiernych jak, prawda, stada baranów czy dzieci, żeby coś zakazywać komuś. To ja jestem odpowiedzialny i odpowiadam za siebie i za innych i noszę na przykład maseczkę przykładowo, albo też jej nie noszę. To jest moja sprawa. Co ja będę w tym przypadku czynił? To samo, mogę pójść do kościoła, albo mogę do niego nie pójść. Ja na przykład do kościoła chodzę, tak, jakoś mi się udaje wciskać, udawało mi się wciskać, jak było te 5 osób, jakimś cudem, dzięki Bogu. Natomiast nie należy ludzi zmuszać w tym przypadku. Bo mamy taką sytuację, jaką mamy, można dać tą dyspensę, prawda? Nie widzę w tym względzie problemów. Również nie widziałbym problemu, a nawet bym popierał, gdyby nasz ksiądz prymas na przykład ogłosił chociażby jakąś pielgrzymkę pokutną, prawda? Oczywiście można by to było w odpowiedni sposób zrobić, żeby to było zgodne tutaj z przepisami i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby się z rządem odpowiednio tu dogadać, prawda? Albo nawet nie pielgrzymkę, tylko jakieś, prawda, procesje, choćby jednego kapłana wokół danych miejscowości i tak dalej. Można to wszystko byłoby w jakiś sposób zrobić, tak? Natomiast
bycie świętszym od papieża, czyli w tym przypadku, bo tak podobno jest, mówię, nie jestem tego do końca pewny, ale rząd zezwolił właśnie na te 50 osób w kościele, natomiast tutaj ksiądz prymas oczywiście, no rzecz jasna, chciał być świętszy od papieża, czyli od rządu w tym przypadku, i na to nie dopuścił, czyli 5 osób w kościele jest nadal, tak? Także tak sytuacja wygląda. W tym momencie ja do końca nie wiem, tak naprawdę jest mi to przykro stwierdzić, ale coraz mniej czuję wspólnoty z obecnym kościołem, który zaczyna mi się kojarzyć tylko i wyłącznie z Pachamamą, prawda? Tutaj z czym jeszcze? No, z Asyżem mam tu na myśli, te niechlubne czczenie bożków, stawianie buddów, bądź też czcicieli węży, czy też innych na ołtarzach świętego kościoła, czy też tego typu kwestie, czy też obecnie właśnie z tym, co robi nasz prymas Wojciech Polak. Bardzo jest to dla mnie smutne osobiście, ponieważ, tak jak mówię, nie czuję tej radości z tych świąt, że Pan nasz, prawda, no jeszcze mamy sobotę, tak, ale że Pan nasz tutaj, jeżeli chodzi o niedzielę, zmartwychwstał, tak, tego właściwie w ogóle nie czuć. Między innymi dzięki takim ludziom jak ksiądz prymas. Nie wiem, jak to będzie wyglądało na tamtym świecie, prawda. I jeszcze na koniec jedna rzecz, mianowicie tutaj ojciec Wojciech Szóstak mówił o religijności w jednym ze swoich programów, o tym, że ludzie religijni, czyli tutaj jego zdaniem tacy jak ja, prawda, irytują się na kwestie takie, jak tutaj wypowiedziałem, czy jeżeli zabierze im się mszę świętą i tak dalej, to przestają wierzyć. Nie, ja nie przestałem wierzyć, ja wierzę w Chrystusa cały czas. Cały czas Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. I cały czas, tak jak mówię, ja w Niego głęboko wierzę. Natomiast nie uznaję wszystkich tych prób takich sofistycznych wyjścia z sytuacji, typu na przykład, że ojciec rodziny może sobie pobłogosławić święconkę, prawda? Jednak błogosławieństwo kapłana to jest błogosławieństwo kapłana wodą święconą. Jednak przyjęcie komunii świętej na klęcząco w relacji bezpośrednio z Jezusem to jest co innego, moim zdaniem, niż w telewizji jednak. I tak dalej, i tak dalej. Nie czuję, żeby księża tutaj, czy księża biskupi w szczególności, nie wszyscy, bo jest przykład arcybiskupa Jana Pawła Lęgi, którego bardzo szanuję i po prostu mam naprawdę ogromny szacunek do tego człowieka, który jednak potrafi być po stronie wiernych, który jednak potrafił jeździć w Kazachstanie całe kilometry spocony, czy właściwie bym powiedział taki neologizm, trochę upocony wręcz, czyli spocony do cna, tak? Rozdawać komunię świętą, bo jechał wiele kilometrów z jednej miejscowości do drugiej. Wiernych, którzy czekali godzinami na spowiedź świętą, na komunię świętą. Ja chcę takiego kościoła, słuchajcie. Kościoła, który naprawdę wierzy. A nie kościoła, który zdradza Pana Jezusa. Który właściwie za pierwszym pytaniem, byle jakiej służącej, tak jak święty Piotr, mówi, ja go nie znam. Tylko pytanie moje jest takie, czy ludzie Kościoła pójdą po rozum do głowy, tak jak święty Piotr, i powiedzą, Panie, żałuję. I on zapyta, Pan Jezus, czy kochasz mnie? Tak, kocham. Paś owce moje. I potem paść baranki moje, tak? I Kościół Święty właśnie ma być w postaci swoich hierarchów i biskupów, w postaci księży, mają być pasterzami. Mają być pasterzami, którzy prowadzą Kościół. I pytanie, czy
Kościół Święty pójdzie tym razem drogą Piotra? Czy drogą, nie daj Boże, Judasza? Ja bym chciał, żeby poszedł jednak drogą Piotra, żeby żałował tego, co się teraz dzieje. Także szczęść Boże, moi drodzy. Ostatni kawałek tutaj tej figi. I z Wami się pożegnam. Złożę Wam życzenia również. I zapiję kawą po turecku z tygielka w tej oto tutaj filiżaneczce. Także życzę Wam wielu łask Bożych, błogosławieństwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, a przede wszystkim tego, żeby Pan Jezus był obecny w Waszym życiu razem z Matką Bożą, żeby Matka Boża prowadziła Was do Jezusa. Tego Wam życzę. Nie życzę Wam zdrowia, prawda, pieniędzy, innych rzeczy, bo to nie jest najważniejsze. Najważniejsze są relacje. I właśnie ja życzę Wam dobrej relacji rodzinnej i przede wszystkim dobrej relacji z Panem Bogiem w Trójcy Świętej jedynym. In nomine Patri et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Szczęść Boże! No, ostatnie części kawy, słuchajcie, wypiłem, czy przedostatnie właściwie, kawy ugandyjskiej. Tym razem powiem Wam tyle, że ludzie w Afryce głęboko wierzą w Jezusa Chrystusa, są ludźmi głęboko wierzącymi i właśnie teraz to z krajów Afryki możemy czerpać nadzieję na rozwój Kościoła Świętego. I właśnie w Afryce nauczał również tutaj w Senegalu, prawda, między innymi arcybiskup Lefebvre, który potrafił też stanąć w obronie prawdy, w obronie Kościoła Świętego. Szczęść Boże z Panem Bogiem.